Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w siódmej już lekcji kursu programowania w języku Python. Dzisiaj zajmiemy się, w odróżnieniu do poprzedniego odcinka, który to odcinek był nieco bardziej praktyczny. Zbudowaliśmy minigierkę. Jeżeli jeszcze odcinka nie widziałeś, zapraszam Cię bardzo serdecznie do lekcji szóstej. Dzisiaj, jednak, w lekcji siódmej powrócimy troszeczkę do teorii. Aby wprowadzić nowe dalsze zagadnienia w języku Python, a dzisiaj omówimy zagadnienie, czym są i do czego nam służą listy. Listy, w odróżnieniu do zwykłych zmiennych, które poznaliśmy do tej pory, zwykłej zmiennej przypisywaliśmy zazwyczaj jedną konkretną wartość, tak? Na przykład zmienna 2. Przechowywała na przykład typ integer jakąś liczbę, na przykład tutaj jest 1, albo ciąg znaków string, na przykład tutaj jest łańcuch znaków ABC i tak dalej. Jedna zmienna przechowywała jedną wartość. Natomiast listy troszkę rozbudowują, rozszerzają pojęcie właśnie zmiennych, ponieważ pod jedną zmienną w liście. Przechowujemy nieskończoną, tak naprawdę, ilość elementów, które są odpowiednio, jakby poindeksowane. Posiadają swój indeks i swoją wartość. Tak mówimy o liście, że każda lista posiada x elementów. Do każdego elementu można się odwołać po jej dokładnym indeksie, po indeksie tej wartości. No i przechowujemy jakieś wartości. Jak stworzyć jednak taką listę w języku Python? Tworzymy dla niej nazwę zmiennej tak, jakbyśmy tworzyli zwyczajną jakąkolwiek inną zmienną. Zobaczcie, po lewej stronie jest dokładnie to samo. Piszemy lista. Moja lista będzie tutaj nazwana po prostu lista. Mogła być tutaj dowolna jakakolwiek inna nazwa. I po znaku równa się po prawej stronie. Tutaj jest nowość otwieramy nawiasy kwadratowe. Co można sobie tak utożsamić zrozumieć również z taką tablicą. Ja te na dwa nawiasy kwadratowe często sobie kojarzę z po prostu tablicą. Tablica jest taka kwadratowa a ta dzisiaj poznana lista właśnie przypomina taką tablicę ponieważ teraz w innym języku programowania prawdopodobnie akurat odcinek na temat tablicy właśnie a nie listy. Jednak w języku Python właśnie Tablice zastąpiono już bezpośrednio listom. One nieznacznie się różnią, ale jednak różnice są. Największą różnicą jest to, że lista jest bardziej dynamiczna, najczęściej, z czego tablice są po prostu statyczne i nie można na nich zrobić aż ty, tylu rzeczy, ile też na liście. Dlatego w języku Python od razu poznajemy tutaj listy. Myślę, że to dobrze. Myślę, że tutaj programiści języka Python specjalnie coś takiego zrobili, bo programując pierwsze lekcje w Pythonie już widać, że tutaj autorzy tego języka postawili na to, żeby tutaj wszystko było jak najprostsze. No i wprowadzając od razu listy, pozbywamy się paru problemów związanych również z tablicami. Ale to tylko tak na marginesie. Dokończmy naszą listę, bo w tym momencie można by powiedzieć, że stworzył Taką listę, ta lista już tutaj istnieje, jednak stworzyłem tak naprawdę listę pustą. Taką listę można sobie wydrukować poprzez funkcję print i wrzucając tam zmienną listę. Jednak taka lista jest pusta i tak jak widzimy zresztą na ekranie konsoli, to co nam zwróci to po prostu nawiasy kwadratowe. Jednak uzupełnimy sobie naszą listę jakimiś elementami. Co mogę podać do mojej listy? Na przykład liczbę całkowitą. Integer, czyli na przykład wartość 1. Teraz będę posiadał listę, która przechowuje dokładnie jeden element. Po odświeżeniu konsoli dokładnie możemy to zaobserwować, że w mojej liście znajduje się wartość integer 1, co jeżeli chciałbym dodać kolejne elementy więcej niż 1. Mogę to zrobić oczywiście za pomocą przecinka. Kolejne elementy dla listy podaję z rozdzieleniem po przecinku. Podam jeszcze wartość całkowitą 2, teraz podam dla odmiany. W tej samej liście wartość, która jest typem string, ponieważ podaję to w cudzysłowiach, czyli jest to łańcuch znaków. Podam tutaj jeszcze C, podam jeszcze wartość D i podam na przykład wartość. E. Robię to w tym celu, aby pokazać, że jedna lista nie musi przechowywać jednego typu danych, jednego i takiego samego typu danych. Jedna lista może przechowywać wszystkie typy danych jednocześnie. Tutaj mamy mix, pomieszanie typów liczb całkowitych z łańcuchami znaków ciągi znaków typu string. Wyświetlmy naszą listę jeszcze raz na ekranie naszej konsoli i widzimy, że faktycznie dwa pierwsze elementy to są 1 i 2, ponieważ nie posiadają apostrofów. Dalej posiadamy wartości CDE, które są wpisane już w apostrofach, ponieważ są to ciągi znaków string. Taka mała informacja jeszcze na marginesie. Nawiasem mówiąc, ostatni element możemy również Przedzielić przecinkiem, dodać tutaj przecinek, spację i tak zakończyć naszą listę. Lista nadal jest pięcioelementowa, jeżeli sobie policzymy te elementy, to ich tutaj jest dalej pięć, nic się tutaj nie zmieniło. Jednak budowa języka Python po prostu zezwala na takie coś, żeby na końcu znajdował się jeszcze przecinek. Gdzie nie, gdzie nie posiadamy już żadnego kolejnego elementu. To tylko tak na marginesie, ponieważ możemy się zapisać, spotkać z jednym i drugim zapisem, gdzieś przeglądając jakieś gotowe pliki w internecie. Dobra. Do czego jednak, jak tą listę jeszcze jednak jakoś lepiej wykorzystać? Bo teraz wypisujemy wszystkie te elementy naraz, no jakiegoś może większego sensu tutaj z tym nie widzimy. Jak odwołać się do konkretnego elementu, kiedy na przykład z listy powiemy sobie, że chcemy pobrać tylko element pierwszy, Albo ostatni, czyli w tym przypadku, na przykład piąty, gdzie zależy nam tylko na tym jednym elemencie. Użyję funkcji print, aby widzieć to, co wydrukuje się na ekranie konsoli, oczywiście, i aby odwołać się tak do konkretnego elementu w tej liście, to co muszę zrobić, to podać, wywołać listę po jej nazwie, czyli po nazwie tej zmiennej, którą utworzyłem, a następnie za tą listą ustanowić jeszcze nawiasy kwadratowe. I tutaj, w tych nawiasach kwadratowych, wpisać indeks. Tak już powiedziałem, tablica posiada indeksy, indeks, do którego elementu chce się tak naprawdę z tej listy odwołać. No właśnie. Ja powiedziałem, że wyświetlimy sobie pierwszy element, w pierwszej kolejności pierwszy element z tej listy. <laughs> Więc czy tutaj muszę wpisać wartość 1? No nie do końca. Listy w języku Python, jak i w większości innych języków programowania, są numerowane, ale od wartości 0. Tutaj zaczynamy liczenie elementów od wartości 0 i tak naprawdę pierwszym elementem jest indeks 0. Dalej liczymy i dojdziemy do wniosku, że ostatnim elementem tak naprawdę jest indeks 4. Bardzo łatwo sobie obliczyć: ostatni indeks, że indeks ostatniego elementu zawsze jest o 1 mniejszy niż długość listy. Więc liczymy sobie listę 1, 2, 3, 4 na 5 elementów. I chcąc się szybko odwołać do ostatniego elementu, wiemy, że musimy podać element o numerze czwartym, ponieważ piąty mógłby tutaj wygenerować błąd i taki błąd sobie też za chwilę pokażemy. Jednak podajmy ten indeks zerowy, aby faktycznie zobaczyć, czy odwołamy się do elementu, który powinien nam się wyświetlić. Jest to wartość 1. Odświeżmy ekran konsoli i faktycznie tak odwołaliśmy się do elementu. Pierwszego, ponieważ podając indeks, pierwszy, odwołalibyśmy się do elementu drugiego i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy, czy czwarty indeks to faktycznie jest wartość e, czyli ostatnia spod naszej listy. Zobaczmy, tak faktycznie, pod indeksem czwartym znajduje się wartość e, czyli to jest ostatni z tych elementów. Jak już powiedziałem, piątego elementu powinniśmy się wzbraniać przed takim wywołaniem, ponieważ to wygeneruje wyjątek, tak, to wyrzuca błąd. Zobaczcie, że nic się nie wyświetliło spod na, naszej listy, a wyjątek jaki dostaliśmy to tak zwany list index out of range. To dość często spotykany wyjątek, błąd, jeżeli ktoś nie pilnuje właśnie... Ilości elementu, jak gdyby zakresu listy i odwołuje się do elementu, który na liście nie występuje. Tak więc pamiętamy, że indeks zawsze o jeden mniej niż liczba elementów w naszej liście. Dobra, ustanowiliśmy sobie taką listę od samego początku, która posiada 5 elementów. Nadaliśmy im pewne wartości, lecz czy te wartości są na stałe, czy można je modyfikować? Odpowiedzią tutaj jest oczywiście to, że te elementy mogą się zmieniać w trakcie działania całego programu. I tak teraz element trzeci który jest tutaj oznaczony literką C, wartość C, chciałbym sobie zmodyfikować. Odwołuje się oczywiście po raz kolejny przez nazwę zmiennej, która przechowuje listę, nawiasy kwadratowe, w nawiasach kwadratowych indeks, do którego się odwołujemy, przypominam jest to indeks drugi, bo jest to trzeci element, no i przypisanie następuje w sposób tradycyjny, ponieważ po znaku równa się, mogę zmienić wartość tego elementu, co ważne, nie musi to być ten sam typ danych, który był tam wcześniej, ponieważ jak możecie zaobserwować, typ string Spróbuję teraz zamienić na liczbę całkowitą, czyli integer. Zobaczymy czy to faktycznie się uda. Jednak oczywiście muszę wydrukować tą listę jeszcze raz, więc skopiuję sobie linijkę print lista po raz drugi i widzimy, że faktycznie teraz nasza lista po przemianie wygląda w sposób następujący i C zostało tutaj zamienione przez wartość całkowitoliczbową integer wartość 3. Faktycznie to działa. Dobra tak nawiasem mówiąc, kiedy tworzymy typ string, czyli ja tutaj sobie tworzę jeszcze jedną nową zmienną pomocniczą, której przypiszę jakiś ciąg znaków właśnie String na przykład będzie to ciąg znaków Hello World, to w tym momencie tak naprawdę tekst jest przechowywany, właśnie taki ciąg string jest przechowywany. Na podobnej zasadzie jak lista, i możemy wykonywać na takim ciągu znaków string podobne operacje jak na liście, którą dzisiaj poznajemy. Na przykład z takim tekstem hello world, z taką zmianą możemy zrobić tak, jakby do zwykłej listy mogę odwołać się po jej nazwie i do jej konkretnego indeksu. Powiedzmy na przykład, że chcę wydrukować indeks zerowy spod tej listy, a właściwie spod tego ciągu string. I powinien to być, to powinna być to litera oczywiście H, pierwsza litera w tym tekście. I faktycznie występuje tutaj litera H, kiedy wydrukuję pierwszy indeks, no to będzie to E i tak dalej. Taki ciąg znaków string, to, tak na, to jest tylko takie uzupełnienie, tak na marginesie, jest przechowywany właśnie w sposób bardzo podobny do listy. Jest to po prostu y, literka po literce, element po elemencie. Jak w zwykłej liście. Takiego ciągu string jedynie nie można modyfikować, to jest takie y, troszeczkę ograniczenie. Y, dobra, przejdźmy jednak, wróćmy z powrotem do naszej listy i powiedzmy sobie, co dalej możemy zrobić jeszcze z naszą listą. Przejdźmy teraz do takich nieco bardziej skomplikowanych operacji na naszych listach, a mianowicie do mojej listy, mojej zmiennej lista, spróbuję dodać jeszcze jedną listę, którą teraz na szybko utworzę sobie dynamicznie. Mam tutaj elementy DE. Powiedzmy, że dodam sobie jeszcze elementy jako String F i G. Dodaję je ze sobą za pomocą operatora Plus i od razu drukuję to na ekranie konsoli. Zobaczmy, oświeżmy nasz program, zobaczmy, co tutaj się stanie. Listy możemy ze sobą łączyć. To, co się stanie z link z tą po prawej stronie, jest to dołączenie listy do końca pierwszej listy po lewej stronie, tak? Do końca pierwszej listy dołączamy elementy z drugiej listy. Te listy ze sobą się po prostu łączą. Oczywiście teraz drukując samą zmienną lista. Ta lista dalej przechowuje tylko pięć elementów, które nadaliśmy jej na samym początku programu, ponieważ to dodawanie nie jest przypisane do żadnej nowej zmiennej. Musielibyśmy tutaj użyć jeszcze symbola, symbolu dodawania, przypisania, przepraszam, przypisać to do listy, bądź skróconego operatora dodawania, czyli plus równa się i dołączyć tutaj jakąś tablicę. Jakąś listę nową, aby miało to wpływ również na naszą listę. Dobra. Możemy dodawać ze sobą listy. Możemy też listę pomnożyć przez jakąś wartość. I podobnie jak mnożyliśmy ciąg znakowy string, jak już powiedziałem, ciąg znakowy string jest bardzo podobny do listy. Wtedy duplikowaliśmy ten napis kilkakrotnie. Dokładnie to samo stanie się z listą. Na przykład mnożąc ją razy 3, otrzymamy tą samą listę która nam się zduplikuje trzykrotnie, tak? Widzimy. Oczywiście to, to F i G tutaj w tej nowej w tej liście naszej lista nie jest tutaj zawarta, bo to było tylko dodane na potrzeby wyświetlenia print. Kończymy na E, powtarzamy tą listę drugi raz i trzeci raz. To daje nam możliwość taką możliwość daje nam mnożenie tutaj listy przez jakąś określoną wartość, jakąś zadaną wartość liczbową. Dobra. Co jeszcze możemy zrobić z taką listą? Listę możemy wyświetlić jej długość. Długość, czyli ilość elementów. Ile znajduje się elementów na naszej liście? Służy do tego funkcja len. Bardzo prosto piszemy słówko len, od angielskiego słówka pełnego oczywiście lęk. Len. Lęk oznacza długość po prostu, więc mówimy wejść długość z i musimy jako argument podać oczywiście listę, której długość chcemy zmierzyć. Zobaczmy, jaka jest długość takiej listy. Ilość elementów wynosi 5, czyli długość listy wynosi 5 i faktycznie zadana przez nas długość była to pięcioelementowa lista. Czyli funkcja len zwraca nam długość takiej funkcji, długość takiej listy, którą podamy jako argument, na przykład w celu wyświetlenia całej tej listy na przykład w pętli while. Teraz już można by zrobić pętlę while, która by inkrementowała tak długo, jak dużo elementów jest na liście. To takie małe zadanie domowe, aby właśnie teraz z tego stworzyć taką pętlę while. Która przejdzie nam po wszystkich elementach w tej liście i wszystkie te elementy wypisze z posłużeniem się właśnie funkcji len, która zwraca nam długość takiej listy. Dobra, co jeszcze możemy zrobić? Kolejna rzecz, którą możemy zrobić z listą. Tym razem będzie to metoda. Metoda operuje bezpośrednio na elemencie, bezpośrednio na obiekcie, do którego się odwołujemy. I tutaj nasza zmienna lista, pomimo, że jest zwykłą zmienną, również posiada pewne obiekty. Ponieważ jest to właśnie obiekt, możemy się odwołać bezpośrednio do jej metod. Teraz używam słówka metoda. Wcześniej mówiłem o wywoływaniu funkcji. Funkcje i metody będą przez nas poznane w jednych kolejnych odcinków, w jednym z kolejnych odcinków, mniej więcej na ten moment na tym etapie powinieneś przyjąć, że metodą, metoda i funkcja jest to mniej więcej to samo, bo ich rola jest praktycznie taka sama, jednak słownictwo przyjęło się w zależności od tego czy funkcja jest napisana obiektowo, czy też nie, nie należy do konkretnego obiektu, to mówimy o, właśnie raz o funkcji, a raz o metodzie, metodę metodą będę nazywał teraz, kiedy wywołuję właśnie jak gdyby funkcję spod obiektu tak naprawdę. Więc mogę czasami mówić przemiennie, te słówka funkcja, metoda, ta definicja będzie nieco później dokładniej rozwinięta. Ale teraz właśnie, żeby taką metodę uzyskać spod listy, muszę za słówkiem lista, za moją zmienną lista postawić operator kropki. Kropka jest to nic, Innego jak nowy operator, teraz przez nas poznany, i ten operator, kropki, pozwala nam się odwołać do elementów, które są zawarte w obiekcie lista. I widzimy, że w tym obiekcie lista posiadamy tak, różne inne funkcje, czy też właśnie przed chwilą będzie metody. Jedną z takich metod, którą chcę teraz wam pokazać, jest metoda append. Na język polski bardzo łatwo to przetłumaczyć jako dołącz. Słówko append oznacza po prostu dołącz. Co robi więc funkcja metoda append? Dołącza nam do naszej listy jeszcze jeden element, umiejscowiając go na samym końcu jako u nas ten na przykład szósty element. W naszym przypadku jest to szósty element. Podaję tutaj ciąg znaków f, ciąg znaków string f, aby dodać go do naszej listy. Wydrukujmy naszą listę już po operacji append i zobaczmy, czy faktycznie lista zostanie zwiększona. Tak, oprócz pięciu elementów posiadam jeszcze szósty element f dzięki funkcji metodzie append. Dobra. Jeszcze dołączę jedną rzecz do mojej... Mm, do mojej listy o nazwie lista, do mojej zmiennej lista. Jeszcze raz słówko append, metoda append, ale chcę teraz dodać do mojej listy jeszcze jedną listę, coś zupełnie nowego. Baczcie Pomimo otwieram nawiasy okrągłe, te od metody Append, ale od razu otwieram jeszcze nawiasy kwadratowe, tak aby zbudować tutaj nową listę. Ponieważ moja lista kończy się na liter, literce F, dodam tutaj jeszcze w nowej liście literkę G, a po przecinku dodam jeszcze literkę H. I tak, tak, do mojej listy dołączam przez append jeszcze jedną listę, no bo to co tutaj zrobiłem, to zrobiłem jeszcze jedną listę. Zobaczmy, jak to się wyświetli w ekranie naszej konsoli po odświeżeniu programu. Widzimy, że do literki F wszystko przebiega tak jak wcześniej, w sposób domyślny, jednak po przecinku, jako tutaj siódmy element, została dołączona, zobaczcie, jeszcze jedna lista, która przechowuje w sobie dwa elementy g i h. No tak to się wyświetla w taki sposób, kiedy wywołujemy całą naszą listę, ale jakbyśmy chcieli się teraz odwołać do tego konkretnego elementu i czy lista wybierze element g czy h? No, to musimy sami wskazać i do takiej listy w liście, bo tak to nazywamy, zagnieżdżonej liść, listy w liście, odwołujemy się w nieco inny sposób, ponieważ stawiamy, jak tutaj do tej pory, zmienną lista, podajemy indeks elementu, do którego chcemy się odwołać, więc na szybko policzmy. Pamiętamy, że zaczynamy od 0, 1, 2, 3, 4, 5 i to jest szósty element. To łącznie jest tutaj szósty element, więc podajemy szósty, y, szósty indeks. W tej naszej liście, ale tam jest jeszcze jedna lista, więc może musimy, właściwie musimy pobrać jeszcze jeden indeks ze wskazaniem tego drugiego indeksu z tej drugiej listy. I tutaj, ile mamy indeksów? Oczywiście zerowy albo pierwszy. Skoro są dwa elementy, to wie, pamiętamy, że ostatnim indeksem na liście może być element pierwszy. Odwołajmy się do tego pierwszego elementu, w nadziei, że wydrukuje nam na ekranie naszej konsoli się literka H, no bo takie indeksy tutaj podaliśmy i dokładnie tak się stało. Skoro za drugi indeks podałbym tutaj indeks zerowy, no to wydrukuje się również szósty element, czyli ten, ale tylko jego pierwszy element w składowy, wewnętrzny, czyli literka G teoretycznie powinna pojawić się na ekranie naszej konsoli i dokładnie tak się stało, zgodnie z teorią. Pojawia się tylko literka G. Dobra, to było takie pokazanie, że właśnie w liście może być zawarta jeszcze jedna lista. Mówimy wtedy, że te listy, że cała lista jest tak zwaną listą 2D, czyli posiada zarówno wiersze i kolumny. Można to sobie tak zobrazować, właśnie, że taka lista się rozciąga na wiersze i kolumny, niczym na przykład arkusz kalkulacyjny w programie Excel. Tak, tylko dla zobrazowania, żeby było to łatwiej zrozumieć. Pokażmy tym razem jednak jeszcze inne metody, jakie zawiera obiekt lista, po liście znowu stawiamy znak operator kropki, odwołujemy się tym razem do elementu insert. Insert od, jest podobny do metody append, on też nam dołącza elementy, tak jak append, tylko append dołączał na zawsze element na samym końcu, czyli rozwijał nam naszą listę. Natomiast insert dołącza nam element we wskazanym przez nas Miejscu o wskazanym przez nas indeksie. Powiedzmy sobie, że za trójką będę chciał wstawić jeszcze jedną trójkę, więc liczę sobie, za który element chcę wrzucić teraz tą wartość. Zerowy indeks, drugi, trzeci. Za trzeci element chcę wrzucić sobie wartość, więc piszę tutaj najpierw indeks. Chcę, aby to znalazło się pod indeksem trzecim i teraz podaję wartość, jaką chciałbym tam dodać. Podam sobie jeszcze raz wartość 3, ponieważ chcę zduplikować wartość 3 na mojej liście. I zobaczmy, czy faktycznie lista posiada teraz dodaną przez nas trójkę. Zobaczmy, jak wygląda lista w tej ostatniej wersji. 1, 2, 3, 3. Posiadam tutaj dwie trójeczki. Trójki się tutaj zduplikowały. Faktycznie to działa. Czyli insert ze wskazaniem konkretnego indeksu, na którym element chcemy umiejscowić. Dobra. Skoro mam teraz dwie trójki na mojej liście, jest to doskonały przykład, aby pokazać kolejną z, funkcji, me, kolejną z funkcji, właściwie metod, a ta metoda będzie liczyła mi ilość wystąpień danego znaku w całej mojej liście. Więc podpiszę to sobie ilość, aby było to lepiej widoczne, dwukropek i podam sobie moją listę po jej nazwie i... Tutaj użyję metody count. Count na język polski bardzo łatwo przetłumaczyć jako pod, policz. Count to jest ogólnie liczyć, zliczać. Tutaj ta metoda właśnie policzy nam ilość wystąpień dale, danego elementu, który tutaj podamy. Ja podam tutaj wartość 3, bo trujeczka w mojej całej liście występuje dwa razy, przez to, że przed chwilą ją dodaliśmy inną metodą o nazwie insert. Zobaczmy, ile wydrukuje się faktycznie na ekranie mojej konsoli, jaka wartość. Ilość wystąpień jest to faktycznie 2. Zgadza się tutaj. Sprawdźmy, ile elementów jest takich, które spełniają warunek, że jest to jedynka. Po element, prostu elementów 1. Ilość takich elementów wynosi 1, bo faktycznie tylko jeden element o takiej wartości znajduje się na mojej liście. Działa. Dobra. Pokażmy z kolejną z funkcji metod dostępną bezpośrednio z naszej listy a będzie to indeks. Podpiszę sobie to po raz kolejny przez indeks, przecinek. Jako drugi argument podam tutaj moją zmienną lista. Kropka, aby odwołać się do elementu i elementem, o którym mi tutaj chodzi, jest to metoda index, w której podajemy obiekt, którego indeks ma zwrócić. Podajmy sobie na przykład literkę f, policzmy na którym miejscu znajduje się literka f, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jest to szósty indeks i właśnie funkcja index powinna zwrócić ten pierwszy indeks wystąpienia tego elementu, czyli u nas jest to element szósty. Zobaczmy czy... Faktycznie na takim indeksie znajduje się ta literka f, tak, faktycznie indeks został tutaj zwrócony jako szósty. Zobaczcie, że ta funkcja indeks również rozpoczyna nam liczenie tutaj od zera, czyli wszystko się zgadza z tym, co mówiłem wcześniej. Zobaczmy jeszcze, jaki indeks otrzymamy dla wartości licz literki 3, liczby 3, i jest to indeks drugi. Dlaczego tak się stało? 0, 1, 2. No, faktycznie. Pierwsze wystąpienie tej trójki jest o indeksie drugim, tak? Bo tutaj jeszcze trójka znajduje się na indeksie trzecim 0, 1, 2, 3, ale ta funkcja indeks wraca pierwszy indeks tego elementu, który tylko napotka, który spełnia to założenie, tak więc wszystko się tutaj zgadza. Możemy przejść dalej. A kolejną z metod, którą Wam pokażę, jest usunięcie pełnego, pewnego elementu, który wskażemy. Mogliśmy coś dodawać do naszej listy. Oczywiście możemy też z naszej listy usuwać. Do tego służy metoda remove na język polski. Po prostu tłumaczymy to jako usuń. Funkcji w metodzie remove podajemy również element, którego chcielibyśmy się pozbyć, niech to będzie element f. Wyświetlmy jeszcze. Naszą listę już po modyfikacjach, aby zobaczyć, czy faktycznie element nie znajduje się na naszej liście. I widzimy, że w miejscu, w którym wcześniej znajdowało się F, nic się nie znajduje, czyli nasza lista została po prostu skrócona. Tak, listy możemy nie tylko rozszerzać i dodawać do niej nowe elementy, ale możemy też stopniowo z naszej listy elementy usuwać. Element po elemencie. Dobre. Na szybko sobie utworzę jeszcze jedną listę, ponieważ chcę stworzyć taką listę, która będzie przechowywała tylko wartości liczbowe, ponieważ ostatnie z funkcji, które Wam pokażę, zadziałają prawidłowo, ale tylko na listach, które posiadają w sobie odpowiednie elementy, czyli elementy liczbowe, elementy jakieś z liczbami, aby, mieć, aby po prostu działać na samych liczbach, ponieważ te funkcje. Zaczynają się gubić, nie działają po prostu, kiedy mają, operują na liczbach i stringach jednocześnie. Więc mam nową listę, z, również z pięcioma elementami, jednak teraz ona, ta lista przechowuje tylko elementy całkowito-liczbowe, czyli typu integer. I pierwszą z funkcji, którą Wam pokażę, jest to funkcja, która zwraca minimalną wartość z naszej listy. I po przecinku pisze tutaj funkcja. Funkcja nazywa się min, bardzo prosto, czyli min od minimum, od wartości minimalnej. I jako argument muszę podać oczywiście listę, z której wartość minimalną chcę pobrać tak dla udowodnienia tylko pokażę że wartość minimalna z listy tej pierwszej którą wcześniej otworzyłem, nie istnieje to generuje nam tutaj wyjątek mamy informację o tym że string i integer nie jest w stanie porównać się za pomocą operatora większe o no właśnie bo min w taki sposób szuka wartości minimalnej że porównuje element po elemencie który z nich jest mniejszy string. I wartości integer liczbowej nie da się porównać, dlatego też operujemy na liście numer 2, z której to bez problemu powinniśmy uzyskać informację, że minimalna wartość wynosi minus 5. Faktycznie to się zgadza, to jest najmniejsza wartość, jaką tutaj podałem wartość minus 5. Analogicznie do wartości minimalnej posiadamy oczywiście wartość również maksymalną. Funkcja analogicznie nazywa się. Funkcja nazywa się po prostu tutaj max. Ta jak wcześniej nazywa się min, ta nazywa się max. Robi dokładnie to samo, tylko że na odwrót szuka nam wartości maksymalnej, czyli największej, jaka występuje w naszej całej liście. Został wyszukany tutaj element trzeci o wartości 32. Faktycznie to się zgadza. Kolejny metod, który wam pokażę na liście, tym razem drugiej, jest to metoda o nazwie sort. Jak sama nazwa mówi, Sort będzie sortowało naszą listę w sposób rosnący od elementu najmniejszego do największego. Zobaczmy, czy tak faktycznie się stało. I nasza lista po użyciu metody sort faktycznie wygląda tak, że przechowuje elementy od najmniejszego do największego. Jedną z ostatnich metod, jaką już tutaj Wam dzisiaj pokażę, jest odwrócenie naszej listy, tak aby jej elementy były. Odwrócone, po prostu były odwrócone, zamieniły się kolejnością, były w odwrotnej kolejności. Wyświetlmy jeszcze raz naszą listę po zastosowaniu metody REVERSE. Widzimy, że nasza lista po zastosowaniu metody REVERSE wygląda dokładnie odwrotnie, czyli elementy się zamieniły po prostu miejscami. W taki sposób możemy szybko odwrócić naszą listę. I z ostatnia już z metod na dzisiaj jest to metoda. Którą wywołujemy również spod zmiennej naszej listy. Kropka, jest to metoda clear. Słówko clear bardzo łatwo na język polski przetłumaczyć, jest to po prostu czyść, wyczyść. Funkcja clear czyści nam całą naszą listę ze wszystkich jej elementów, pozostawiając tak zwaną listę pustą. Zobaczmy, czy faktycznie lista po wykonaniu metody clear będzie pusta. Wyświetlmy ją więc na ekranie naszej konsoli. Tak, i jedyne co widzimy to są te nawiasy ok kwadratowe, które oznaczają nam, że lista nie przechowuje w sobie, wewnątrz siebie żadnych elementów. Dobra, to były takie najbardziej przydatne funkcje i metody, które możemy wywołać na rzecz list. Nie są to konkretnie wszystkie, ale te najbardziej, najczęściej przydatne, najczęściej używane. Myślę, że tutaj pokazałem również operacje na listach, gdzie możemy listy ze sobą dodawać, je mnożyć, wyciąganie konkretnego indeksu spod listy. No, tworzenie listy jest bardzo proste tutaj, ponieważ po prostu podajemy jej elementy. Tutaj język Python stara się jak najwięcej rzeczy uprościć. Nie musimy podawać jakiegoś predefiniowanego, początkowego rozmiaru tych list, jak w wielu innych językach programowaniach, programowania, w których jest to obowiązkowe lub zalecane. My po prostu tutaj podajemy elementy do naszej listy. Lista jest w pełni modyfikowalna, dlatego nie nazywamy tego tablicą. Dobra, to już wszystko w dzisiejszym odcinku, co chciałem ci pokazać na temat list. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to liczę na oceny, komentarze i subskrypcję mojego kanału. Cześć i do usłyszenia w kolejnych lekcjach kursu na moim kanale.